Dobry wieczór wszystkim. Tak jak Dorota powiedziała, dzisiaj będziemy się zajmować jednym z najbardziej palących problemów globalnych, czyli problemem głodu. I stąd ten tytuł, czyli 100 dla 9 miliardów. Mówi się, że do 2050 roku będzie nas na świecie 9 miliardów, niektórzy mówią, że 10 miliardów. W każdym razie znacznie więcej niż nas jest teraz. No i pojawia się pytanie, co zrobić, żeby nikt z tego stołu nie był wykluczony, czyli żeby ta żywność była dla wszystkich. I dwa ważne pojęcia z tego zakresu to są właśnie pojęcia bezpieczeństwo żywnościowe, wolność żywnościowa. Także o tych dwóch pojęciach sobie na początku trochę opowiemy, z tego względu, żeby właśnie operować podobnym słownictwem. Potem trochę tak historycznie sobie powiemy, skąd w ogóle świat zaczął się zajmować problemem głodu, czyli od jakiego momentu zaczęliśmy uważać, że problem głodu to jest coś, co można rozwiązać wspólnie. Jakie są obecnie przyczyny tego zjawiska? Też kim są aktorzy, czyli kim są agencje, kim są różnego rodzaju właśnie ruchy, które walczą o to, żeby tej żywności było dla wszystkich. I czy suwerenność żywnościowa, coś co mam nadzieję teraz jeszcze brzmi dosyć obco, ale właśnie, że w trakcie tego webinarium to straszne pojęcie suwerenność żywnościowa nam się trochę rozjaśni, jest odpowiedzią na problem głodu. Zaczynamy? Zaczynamy. To mam taką do Was prośbę. Gdybyście mogli się mogły, właściwie większość tutaj widzę, że to są kobiety, z wyjątkiem chyba Jerzego jednego. Gdybyście mogły napisać na czacie bardzo ogólnie, jakie potrzeby zaspokaja żywność? Dół piramidy Masłowa. Czyli to najbardziej potrzebne z potrzeb. Jeszcze jakieś pomysły? Życie, funkcjonowanie społeczeństwa. Nie, że też Jerzy właśnie mówi, że to nie jest tylko i wyłącznie życie poszczególnej jednostki, ale też ważne jest, aby całe społeczeństwa funkcjonowały. Materializm. Też o czym sobie myślę powiemy dzisiaj. Potrzeby psychiczne. Super. Super. Związek z grupą na przykład wyznaniową. Słowę. Super, że o tym wspominacie. Też mam coś tutaj dla Was za chwilę. Dobrze. Poczucie wspólnoty przy jedzeniu. Super. Jak najbardziej. To są te wszystkie potrzeby, o których warto wspomnieć. Czyli przede wszystkim żywność służy nam po to, żeby zaspokoić głód, żeby dostarczyć nam odpowiednich minerałów, składników, żebyśmy mogli zdrowo funkcjonować. I tak jak tutaj też ktoś wcześniej wspomniał, jest to przede wszystkim też zaspokaja to potrzebę, tą potrzebę bezpieczeństwa. Czyli w momencie, kiedy wiemy, że codziennie możemy właśnie dostarczyć swojemu organizmowi odpowiedniej żywności, wtedy się czujemy bezpiecznie. Przynależność, religia, czyli też to, co ktoś tutaj wcześniej napisał, że żywność łączy się też z pewnymi grupami wyznaniowymi, przynależność do danych społeczeństw i szacunek. Też oczywiście żywność jest bardzo mocno obecna przy wszystkiego rodzaju rytuałach, świętowaniu, celebrowaniu. I teraz do Was takie pytanie, czy być może dosyć kontrowersyjne. Czy zdarza Wam się uprawiać foodporn? A jeżeli nie wiecie, co to jest foodporn, to też dajcie znać, że nie wiecie, że chcecie, żebyśmy też to wyjaśnimy. Tak. Dzięki Magda, czyli w sensie wrzucanie zdjęć jedzenia na social media. Pytanie jeszcze, czy wrzucając tego typu zdjęcia wiedziałeś właśnie, że to jest food porn. Jest w obecnym świecie dosyć, jest w ogóle wiele paradoksów związanych z obecnym systemem żywnościowym i właśnie dla mnie osobiście, to jest moja osobista opinia, food porn, czyli właśnie tworzenie zdjęć, jedzeniu, publikowanie tych zdjęć w social media, cały w ogóle biznes, który wokół tego się toczy, jest pewnym paradoksem, biorąc pod uwagę fakt, że w niektórych regionach na świecie miliony ludzi są pozbawione dostępu do bardzo podstawowej żywności, która jest w stanie zabezpieczyć ich życie. I to też jest pewien znak, dla mnie food porn to jest taka oznaka właśnie społeczeństwa dobrobytu,
czyli że ta żywność może spełniać inne funkcje niż tą podstawową, czyli zapewniać zdrowie i jakby no, powodować, że dzięki temu jesteśmy w stanie w ogóle przeżyć. Właściwie przez ten cały slajd będą się pojawiać piękne zdjęcia pięknej żywności, ale to tylko i wyłącznie po to, żeby nam tutaj ułatwić proces edukacyjny. I też nie mówię, że ten food porn jest zły, tylko jakby zaznaczam taką właśnie sprzeczność, że też tak jak kiedyś się rzucało fotki z wakacji, jak się jeździło w jakieś dalekie miejsca, tak teraz właśnie to jedzenie z dalekich też krajów dosyć mocno zdominowało właśnie media społecznościowe w krajach bogatych. I też mówi się w ogóle o takiej całej modzie żywnościowej, na przykład awokado już ponoć nie jest modne. Ponoć trendem w 2016 roku są nasiona chia, ale być może w 2017 roku inna żywność stanie się trendem. I sam fakt, że w ogóle żywność wpada w kategorię mody, jest no dosyć takim właśnie znakiem czasu. I to też jest właśnie pytanie, czy w 2050 roku, kiedy będzie nas 9 miliardów, czy stać nas na taką modę? To oczywiście zostawiam otwarte to pytanie. Czyli tak jak tutaj mówiłam, do tych potrzeb, czy w tym momencie w takich społeczeństwach wysokokonsumpcyjnych dochodzi nam właśnie jeszcze taka rzecz jak właśnie prestiż, czy jedzenie jako fetysz. I zanim przejdziemy do mówienia o bezpieczeństwie żywnościowym i suwerenności żywnościowej, ponieważ oba te zjawiska mają pomóc w rozwiązaniu problemu głodu, chciałabym przez chwilkę się zatrzymać nad definicją głodu, bo głód to jest coś, o czym co w powszechnej takiej świadomości może być takim bardzo szerokim ujęciem, a za tym pojęciem faktycznie stoi cała definicja i cała nauka, i żeby wyliczyć, ile osób cierpi głód, tak naprawdę trzeba mieć bardzo jasne kryteria, jak to liczyć. I mam tutaj dla Was taką infografikę przygotowaną przez nasz instytut w zeszłym roku, która pomaga trochę to pojęcie głodu jakby uściślić. Mogę tutaj rysować? Mogę rysować, tak, czyli głód. O, proszę. Co to właściwie? Tutaj ważna jest rzecz, żeby rozróżnić głód jakościowy, czyli to jest ten głód, i głód ilościowy. I głód jakościowy, no jak się można łatwo domyślić, powstaje wtedy, kiedy nie dostarczamy naszemu organizmowi wystarczającej ilości składników odżywczych, które są niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania naszego organizmu. I tak w skali globalnej to niedożywienie jakościowe szczególnie dotyka dzieci poniżej 15 roku życia. I teraz jest pytanie dlaczego, ponieważ nie wiem, pewnie tutaj są osoby, które się na takiej biologii zwykłej człowieka lepiej znają ode mnie, ale w momencie wzrostu organizmu, zwłaszcza do 5 roku życia, potrzebujemy bardzo dużej ilości właśnie minerałów, witamin, których jeżeli nie dostaniemy do 5 roku życia, to już właściwie potem ciężko je nadrobić. Jednym z takich składników jest tutaj żelazo. Jeszcze mam prawną rękę w rysowaniu prostych kresek. Żelazo, którego brak powoduje anemię, ale też co ważne, do 2 roku życia w mózgu rozwijają się neurony. Jeżeli zabraknie tego żelaza, to tak naprawdę dzieci dotknięte anemią do końca swoich dni będą w jakimś stopniu zmagać się z jakimś upośledzeniem umysłowym. I to są już takie rzeczy, których nie można odwrócić. Drugą, kolejną bardzo ważną witaminą, witamina A. Taka ciekawostka, obecnie co 4 minuty na świecie traci wzrok jedna osoba, co jest właśnie związane z niedoborem tej witaminy. I właśnie ona też jest przyczyną takich chorób jak ślepota zmierzchowa, ale także powoduje brak, czyli zahamowanie wzrostu. I mówiąc o wzroście, to kolejnym ważnym składnikiem jest jod. Jak się możecie też łatwo domyślić, bo to też taka rzecz, którą nam się mówi tutaj w Polsce, że trzeba jechać nad morze, żeby jak najwięcej tego jodu łapać. Faktycznie tym niedoborem jodu najbardziej są dotknięte społeczności wysokogórskie, czyli takie, które
które mają właśnie utrudniony ten dostęp do morza. I niedobór jodu powoduje głównie choroby tarczycy i też jest bardzo niebezpieczny dla kobiet w ciąży, a także dla płodów. I brak tych minerałów i witamin powoduje właśnie to, że właśnie niedożywione matki wydają na świat niedożywione dzieci, które już jakby na samym początku mają te niedobory. Jeżeli one nie zostaną uzupełnione do tego 5. roku życia, to de facto społeczeństwo jakby zatrzymuje się w tym niedożywieniu jakościowym i ciężko tutaj mówić o jakimś rozwoju społeczeństwa. I tutaj macie oczywiście też takie właśnie liczby, że jakby co druga ciężarna kobieta choruje na anemię w krajach globalnego południa, później również na anemię choruje aż 40% dzieci w wieku przedszkolnym, czyli jak widać, to jest bardzo, bardzo poważny problem. Więc to jest głód jakościowy. Natomiast z drugiej strony mamy głód ilościowy, to jest tutaj po tej prawej stronie tabelki, czyli to jest niewystarczająca ilość kalorii, jaką dostarczamy swojemu organizmowi. I szacuje się, że przepraszam, minimalnie potrzebuje 2100 kalorii dziennie, aby móc prawidłowo się rozwijać. I w obecnym czasie, właśnie kiedy mówimy o tym głodzie na świecie, to głównie tutaj mówimy o tym głodzie ilościowym, ponieważ jego jest łatwiej go zbadać. O tym, jak się go bada, to zaraz powiem. Ale szacuje się, że około 800 milionów ludzi na całym świecie w tym momencie właśnie z problemem głodu. I większość z nich to są właśnie mieszkańcy, mieszkanki krajów globalnego południa. Większość właśnie mieszka w Azji, ale też na kontynencie afrykańskim i Ameryki Południowej. I też, co jest ważne w tej definicji głodu, to fakt, że jakby ten głód ilościowy musi trwać przez, o tutaj jest taki zegar, przez rok, żeby się jakby kwalifikować w tej definicji. Czyli to nie jest tylko to uczucie głodu, które mam teraz i powiedzmy za godzinę zjem jakieś pożywienie i go zaspokoję, tylko faktycznie przez określony czas nie jestem w stanie dostarczyć swojemu organizmowi wystarczającej ilości kalorii. I tak jak powiedziałam, ten głód, oczywiście to nie jest doskonała metoda liczenia tego głodu, ale mniej więcej bierze się pod uwagę to, ile dany kraj produkuje żywności, bierze się do tego dodatkowo import żywności, odejmuje od tego eksport, eksportowanej żywności tego kraju i dzieli się na liczbę mieszkańców. I wtedy właśnie mniej więcej wychodzi, jaką ilością kalorii dysponuje dany kraj. Tego tak jak powiedziałam, ten szacunek 800 milionów ludzi jest naprawdę statystyką. I to nie jest dokładna liczba ujmująca właśnie te osoby, które się zmagają z tą kwestią. I tak jak wcześniej powiedziałam, i zarówno głód ilościowy, jak i jakościowy, one oba powodują właśnie znaczne problemy dla naszego organizmu. Z jednej strony są to właśnie kwestie fizyczne, czyli powodują osłabienie, a nie ograniczenie ruchu, ale też umysłowe, czyli właśnie brak koncentracji, brak inicjatywy, na przykład zabawy czy nauki. Teraz pytanie, aha, jeszcze jest w tej całej definicji głodu, oczywiście jest, tak jak powiedziałam, to jest definicja, pod którą kryje się bardzo wiele jeszcze innych definicji. I jeszcze co jest dla nas dzisiaj ważne, to są dwie dodatkowe definicje, czyli głód strukturalny i głód koniunkturalny. I głodem strukturalnym to jest taki głód, który przede wszystkim trwa stale. I on wynika z jakiejś niewydolności najczęściej polityk państwowych albo właśnie powodowania, że te polityki są niewydolne. On trwa właśnie przez dłuższy czas. I łączy się z tym, co tutaj powiedzieliśmy wcześniej, czyli niedożywione jakościowo osoby rodzą, właściwie kobiety rodzą niedożywione dzieci i ta pętla się zamyka.
I ciężko jest oczywiście z takiego głodu wyjść. Natomiast głód koniunkturalny to jest taki głód, który się pojawia w wyniku klęsk naturalnych i konfliktów zbrojnych. Czyli jest bach, jakaś katastrofa, jakiś konflikt, on wybucha i on ma ten charakter cykliczny. I też tutaj te skutki tego głodu strukturalnego, koniunkturalnego mogą być różne. Przede wszystkim strukturalnym to jest fizyczne i psychiczne zniszczenie społeczeństw, ponieważ, jak powiedziałam, ta pętla głodu się zamyka i ciężko się, to głównie to dotyczy po prostu uboższych społeczeństw, trudno się z niej wyrwać. Natomiast w tym głodzie koniunkturalnym to często bywa też tak, że osoby zostają w wyniku na przykład klęsk naturalnych czy konfliktów przesiedlone albo przeniesione na inne tereny. Występuje rozkład instytucji państwowych i przez to, że właśnie osoby zostały przesiedlone, tracą jakiś stały dostęp do żywności, który nie wiadomo, kiedy z powrotem nastąpi. Jeżeli tą katastrofę czy klęski naturalne uda się szybko załagodzić, to oczywiście i osoby będą mogły wrócić na te tereny, no to oczywiście wtedy ten głód koniunkturalny się kończy. Natomiast jeżeli nie, to on też w dużej mierze może się przerodzić w ten głód strukturalny. I tak jak też tutaj, to jest tutaj ujęte w tabelkę, ale to też warto o tym powiedzieć, że są regiony na świecie, gdzie właśnie jeden i drugi głód, one ze sobą, że tak powiem, współgrają, że jeden prowadzi do drugiego i odwrotnie, bo jeżeli mamy tutaj właśnie fizyczne i psychiczne zniszczenie społeczeństwa, to może prowadzić do konfliktów zbrojnych i może się przerodzić właśnie w jakieś długotrwałe konflikty zbrojne, które znowu powodują, że ta sytuacja czy się, że tak powiem, powtarza i z czegoś cyklicznego robi się charakter zły. I tak, pytanie, no i właśnie, mamy te piękne definicje głodu. One powstały w bardzo konkretnym czasie historycznym, o którym za chwileczkę sobie powiemy, ale o czym warto powiedzieć. Do połowy ubiegłego wieku temat głodu był tematem tabu. Tak naprawdę bardzo mocno do tego się przyczynił Robert Malthus. To był angielski pastor, który pewnie nie miał złych intencji, tylko jesteśmy trochę bohaterami swoich czasów i w tym czasie jakby on wymyślił taką teorię, która mówiła o prawie konieczności. Robert Malthus po prostu uważał, że Ziemia jako Ziemia dysponuje pewną ograniczoną ilością zasobów i nie jest możliwe, żeby przy zmieniającej się populacji, rosnącej populacji, wszystkie te zasoby zostały porówno rozdzielone. I tutaj taki macie jego cytat, który chyba najlepiej określa jego poglądy, który mówi, że w świecie roślin i zwierząt organizmy funkcjonują, trwoniąc zarodki i rozprzestrzeniając choroby i przedwczesną śmierć. U ludzi dokonuje się to za przyczyną biedy. Rozwijając myśl Roberta Malthusa, tak jak świat roślin, zwierząt polega na zwycięstwie silniejszego, tak właśnie bieda jest czymś takim w świecie ludzi, która eliminuje tych biedniejszych, tych słabszych. On też uważał, że wszystkiego rodzaju epidemie, choroby to jest w ogóle naturalna rzecz, z tym się nie da nic zrobić. I to jest właśnie sposób natury na eliminowanie za dużej ilości ludzi na świecie, tak żeby właśnie wszyscy mogli mieć dostęp do żywności. I Robert Malthus, że tak powiem, świetnie się wcielił w swoje czasy, ponieważ on się żył na przełomie XVIII, że XIX, XX wieku i był świetnym usprawiedliwieniem dla czasów kolonializmu, który to, czyli czyścił w ten sposób wyrzuty sumienia Zachodu. Bo tak jak tutaj widzicie, on nie mówi skąd ta bieda wynika. Po prostu bieda jest, to jest naturalne, że jest, tak zawsze będzie i nic z tym się nie da zrobić. Po Robercie Malthusie, tak jak powiedziałam, do połowy ubiegłego wieku głód był tematem tabu, w połowie ubiegłego wieku mieliśmy drugą światową, która przede wszystkim uderzyła w państwa bogate. Tak naprawdę na przykład Niemcy z problemu głodu dopiero wyszły w latach 60. No i właśnie wojna spowodowała, że problem głodu trafił na agendę wielkich mocarstw i pojawiło się właśnie pytanie, jak sprawić, żeby głodu nie było. Bo w czasy powojenne, nawet 43,
To był czas, kiedy naprawdę były duże problemy z dostępem do żywności, co też wynikało właśnie z po prostu z przerwanych łańcuchów dostaw, zniszczonych pól i tak dalej. I teraz na kolejne slajdy to będzie taki krótki przegląd dokumentów, które właśnie mówią o bezpieczeństwie żywnościowym, takich podwalinach pod myślenie, co zrobić, żeby świat produkował żywność dla wszystkich osób na świecie. No i w czasie właśnie konferencji założycielskiej ONZ w 1943 roku pojawił się pierwszy taki jakby takie wspomnienie o tym, że nigdy nie było wystarczającej ilości żywności dla wszystkich ludzi, jednak nie było to spowodowane ani przez ignorancję, ani przyrody. Czyli to już jest ten powrót, odniesienie się do tej teorii Malthusa, że to jednak nie przyroda. I cel, jakim jest wolność od niedostatku odpowiedniej, zapewniającej zdrowie i siłę wszystkim ludziom żywności, może być osiągnięty. Czyli tutaj znowu pokazanie, że głód wcale nie musi być, czyli że człowiek jest w stanie pokonać głód. Jeśli chodzi o wielki głód na Ukrainie, tak jak powiedziałam, to musiało dopiero dojść do momentu, kiedy duże mocarstwa typu Niemcy, typu Stany Zjednoczone zostały zagrożone tematem głodu, żeby ta kwestia została podjęta na forum ONZ. Zresztą też wtedy powstało ONZ, to wtedy właśnie był ten czas rodzących się w takiej współpracy globalnej, usystematyzowanej. I teraz tak, kolejne dokumenty to 35 rok i utworzenie agendy ONZ do spraw wyżywienia i rolnictwa, czyli FAO. To jest agenda, która do tej pory bardzo prężnie funkcjonuje. I FAO miało odpowiadać głównie za rozwój rolnictwa, które produkuje żywność i równą dystrybucję wśród wszystkich ludzi. Taki był cel utworzonej agendy. Później jeszcze w 1948 roku mamy Powszechną Deklarację Praw Człowieka, 10 grudnia, która właśnie daje taką pierwszy raz jakby wspomina w ogóle o prawie do wyżywienia i mówi, że każdy człowiek ma prawo do stopy życiowej zapewniającej zdrowie i dobrobyt jego i jego rodziny, włączając w to wyżywienie. To jest kolejny dokument. I tak jak w międzyczasie właśnie tworzyły się te agendy ONZ-u, tak też w Europie powstawały zalążki obecnej Unii Europejskiej. Powstała Europejska Współpraca Gospodarcza w 1957 roku, która mówiła o wspólnej polityce rolnej. I ta wspólna polityka rolna właśnie za jeden ze swoich celów obrała sobie zagwarantowanie bezpieczeństwa dostaw żywności oraz zapewnienie rozsądnych cen w dostawach dla konsumentów. I kolejna inicjatywa, i co tutaj jest ważne, żeby wspomnieć, że mimo że te regulacje różnego rodzaju powstawały, jakby problem głodu, mimo tego, że został wpisany w jakieś dokumenty prawne, jakby on cały czas funkcjonował i cały czas był problemem światowym. Dlatego zresztą do dziś powstają inicjatywy, które mają ten problem głodu zredukować, a właściwie wyeliminować. I w 1963 roku odkryto, że tak jak FAO miał odpowiadać właśnie za, może tutaj powiem, pokażę to. Tak jak FAO, agenda ONZ do spraw wyżywienia i rolnictwa miała odpowiadać za ten głód strukturalny, czyli sprawiać, żeby każdego dnia rolnictwo działało w taki sposób, żeby zapewniać odpowiednią ilość, jakość żywności ludziom na całym świecie, tak Światowy Program Żywnościowy miał odpowiadać w tym momencie, kiedy pojawia się głód koniunkturalny, czyli kiedy pojawiają się różnego rodzaju klęski naturalne i konflikty zbrojne, ponieważ, no tak jak powiedziałam, przyczyny mogą być różne, nie zawsze są, często jedne wynikają z drugich, ale też jakby sposób radzenia sobie z tym głodem jest po prostu inny. O czym warto jeszcze. Aha, przepraszam, tak. W 1996 roku, to już taka ostatnia duża data, jeżeli chodzi o prawodawstwo, odbył się Światowy Szczyt Żywnościowy. One się odbywają co jakiś czas, ale ten w 1996 był o tyle ważny, że on jakby dał podwaliny pod rozumienie, czym jest bezpieczeństwo żywnościowe. I tutaj zdefiniowano sobie właśnie, że bezpieczeństwo żywnościowe opiera się na
dostępności fizycznej, czyli chodzi o to, że żywność jest w państwie, w społeczeństwie dostępna dla ludzi, dostępności ekonomicznej, czyli to, że ludzi też na nią stać, bo to jest jednym z głównych problemów, jakby dlaczego ludzie nie mogą sobie pozwolić na żywność, dlatego że po prostu nie są w stanie za nią zapłacić, albo zrobić właśnie w inny sposób. Zdrowotnej odpowiedniości żywności, czyli tutaj mamy ten ukłon w stronę jakby spojrzenia na żywność od tej strony jakościowej, czyli oprócz tego, że ta żywność jest, to ona też musi być w takiej jakości, która jest w stanie zapewnić wystarczającą ilość witamin i minerałów dla ludzi oraz stabilność, czyli że ona jest non-stop dostępna. Czyli tutaj wykluczenie i tego głodu strukturalnego i koniunkturalnego. Też w tych dokumentach wszystkich pojawiały się oczywiście z czasem takie wzmianki jak oprócz tego właśnie, że ta żywność ma być i ona ma być dostępna odpowiedniej jakości, to, że ona też powinna odpowiadać kulturze i tradycjom ludu, z którego wywodzi się konsument. Że też na całym świecie mamy różnego rodzaju nawyki żywnościowe. To jest trochę odpowiedź na to, jakie są na jakie potrzeby odpowiada nam żywność, że w różnych miejscach na świecie spożywamy różne typy jedzenia i właśnie te różne typy powinny być dostępne w tym regionie, z którego pochodzą. No i taką już egzystencjonalną, powiedziałabym, rolę, czyli zapewnia wolną od lęku, satysfakcjonującą i godną egzystencję psychiczną i fizyczną, zarówno na poziomie indywidualnym, jak i kolektywnym. Kolektywnym tutaj jest istotne, ponieważ tak jak już wcześniej ktoś pisał, ta żywność ma nie służyć nie tylko rozwojowi człowieka na poziomie właśnie jednostki, ale też zapewnia dobre funkcjonowanie, sprawne funkcjonowanie całym społeczeństwom. Aha, i tutaj jeszcze jeden Pakt Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych z 1966 roku, gdzie w artykule 11 wspomina również o prawie do wyżywienia. I taką ważną klamrą kończącą to całe prawodawstwo jest jeden wniosek, czyli powiedzmy od lat 40. do teraz jakby została obalona ta teoria, że im więcej ludzi na ziemi, czyli że jakby populacja ma wpływ na jakość, na ilość, przepraszam, dostępnej żywności i że głód to jest coś, co wprowadziła natura, żeby nas jakoś naturalnie eliminować. Tak nie jest. Głód nie jest wynikiem żadnego fatum, nie jest przeznaczeniem, a walka z głodem jest odpowiedzialnością człowieka. Jeszcze po tym czasie powstały milenijne cele rozwoju w 2000 roku i teraz obecnie od 2015 mamy cele zrównoważonego rozwoju, które cały czas na agendzie mają właśnie walkę z głodem. To jest teraz w tym momencie drugi cel. Bo mimo, że sukcesywnie z roku na rok udaje się tą ilość osób cierpiących z powodu głodu redukować, to nadal jest problem dla wielu milionów ludzi. I właśnie, kim są głodni tego świata? Tak jak powiedziałam wcześniej, obecnie szacuje się, że 795 milionów ludzi na świecie cierpi głód i ten podział głodu jest niezwykle niesprawiedliwy, ponieważ on w większości odbywa się właśnie w krajach globalnego południa, bo aż 98% osób zmagających się z problemem głodu mieszka w krajach globalnego południa i większość zamieszkuje Azję, ponad 500 milionów. I teraz, jeśli chodzi o to, kim dokładnie są te osoby, to zatrważająca liczba była 75% z tych 795 milionów. To są drobni rolnicy, a praktycznie to są drobne rolniczki, bo w większości są to kobiety. I mówiąc drobni rolnicy, to mamy na uwadze właśnie osoby, które po prostu na małym obszarze ziemi produkują żywność głównie na swoje potrzeby, ale są to też również chłopi i chłopki bezrolni. O tym, dlaczego są bezrolni, też sobie chwileczkę opowiemy, ale po prostu nie mają ziemi i albo są pracownikami, najczęściej są po prostu pracownikami najemnymi
na polach innych osób i pracują za stawki poniżej godności i jakby nie umożliwiające im zakup odpowiedniej ilości żywności. Również rybacy, osoby, które należą od lasów, a także biedota miejska, czyli właściwie to są też osoby, które, tak jak tutaj chłopi bezrolni, stracili ziemię, często po prostu są wypychani, zmuszani do migracji do miast, gdzie jakby są tego pokolenia chłopskiego i w miastach nie za bardzo mają w jaki sposób się utrzymać, ponieważ jakby miasta nie mają dla nich takich łatwych ofert pracy, które mogą wziąć. I teraz pytanie dla Was, bo to jest jeden z paradoksów głodu. Właśnie to, że drobni producenci żywności cierpią największy głód. Jak myślicie, jakie są tego przyczyny? Bo muszą sprzedawać swoje plony. Czy no też, no tak. Myślę, że to chodzi właśnie o to, że jakby często sprzedając swoje plony nie mają możliwości zatrzymywania odpowiedniej ilości dla siebie, też nie ceny żywności. Zawłaszczanie ziemi, brak rynku zbytu, to niskie ceny skupu, tak to zwłaszcza widoczne w krajach typu Polska. Wpływ rynków finansowych na ceny żywności, naturalne mogą też niszczyć ich ziemię. Nieurodzajne ziemi, małe ilości zbiorów, jak w gronach gniewu, tak, wysokie koszty produkcji. Grona gniewu to jest taka książka Steinbecka o burzy piaskowej w latach bodajże 30. w Stanach Zjednoczonych, gdzie zmiany klimatu mocno też wpłynęły na produkcję żywności. Za dużo pośredników, czyli tak, za duże te łańcuchy, tak, sztuka teatralna też. Bydgoszczy bodajże. Dobra, widzę, że tutaj wszystko wiecie. To może też pytanie, bo mamy dla Was przygotowany film. Skąd się bierze głód? I go teraz zaprezentujemy. On nie jest bardzo długi. 11, 10, 9, ignition sequence start. 6, 5, 4. 3, 2, 1. Jak to możliwe, że ludzkość, która jest w stanie polecieć na Księżyc, wydać niemal 2 biliony dolarów na ratowanie banków i co roku przeznaczać miliardy dolarów na zbrojenia, nie jest w stanie poradzić sobie ze zjawiskiem głodu? Dlaczego co siódma osoba na świecie cierpi z powodu głodu i niedożywienia? Skąd się bierze głód? Najpilniej strzeżona tajemnica XXI wieku. Pod koniec XVIII wieku Thomas Robert Malthus stwierdził, że głód jest zjawiskiem nieuniknionym, ponieważ liczba ludności rośnie w postępie geometrycznym, a produkcja żywności w arytmetycznym. Przez wiele lat jego teza stanowiła dla klas rządzących zwolnienie z moralnego obowiązku walki z głodem jako zjawiskiem naturalnym i nieuchronnym. Dziś wiadomo, że Malthus się pomylił. Obecnie ilość produkowanej na świecie żywności mogłaby wykarmić niemalże dwie planety. Rację miał za to Mahatma Gandhi, który powiedział, że ludzkość dysponuje zasobami, by zaspokoić potrzeby wszystkich, natomiast nie posiada wystarczających środków na to, by zaspokoić ludzką chciwość. Głód nie jest zjawiskiem naturalnym. Głód jest konsekwencją decyzji politycznych i ekonomicznych. Co siódmy człowiek na świecie cierpi z powodu niedożywienia i głodu. Przyczyny takiego stanu rzeczy są strukturalne, nie losowe. Niedożywienie i głód dotykają przede wszystkim ludzi najbiedniejszych w krajach globalnego południa. Większość osób cierpiących głód to drobni rolnicy, którzy zostali wypchnięci z rynku. 60% z nich to kobiety. Dzieje się tak dlatego, że rządy krajów globalnej północy pomagają swoim rolnikom i przekazują im dotacje, dzięki czemu mogą oni sprzedawać dużo taniej swoje produkty w krajach globalnego południa. Każdego roku kraje wysoko uprzemysłowione subsydiują rolnictwo sumą ponad 260 miliardów euro. Dopłaty są najczęściej proporcjonalne do wielkości produkcji rolnej.
Sprawia to, że największymi ich beneficjentami są wielcy plantatorzy i spółki. Ich działania na rynku międzynarodowym powodują upadek rolnictwa w krajach globalnego południa, tym samym przyczyniając się do wzrostu liczby osób cierpiących głód. Weźmy na przykład handel bananami. 80% światowego obrotu bananami jest pod kontrolą zaledwie 3 spółek. Większość zysku wypracowanego z produkcji bananów w krajach globalnego południa transferowana jest do krajów północy. Rolnicy z południa dostają bardzo niewielką część tego, co my płacimy w sklepie za wytworzone przez nich dobra. To samo dotyczy przemysłu mleczarskiego. Choć trudno w to uwierzyć, mleko importowane m.in. z Europy, na przykład w formie mleka w proszku, jest tańsze od tego, które produkuje się na miejscu w krajach globalnego południa. Dzieje się tak z powodu pomocy finansowej w wysokości 15 miliardów dolarów, którą hodowcy w krajach północy otrzymują od swoich rządów. Dzięki temu mogą eksportować mleko do krajów południa i sprzedawać je tam po niższej cenie. Spekulacje. Na giełdach produktów rolnych giganci przemysłu spożywczego z budżetami większymi niż niejedno państwo dyktują własne ceny poszczególnych produktów. Ponadto liberalizacja sektora finansowego doprowadziła do tego, że kontraktami na żywność zainteresowali się spekulanci. Udział graczy niehandlowych na rynkach spożywczych w niektórych sektorach przekracza już 50%. W przeciwieństwie do rolników, spekulantom nie zależy na stabilności cen, ale na ich gwałtownych wahaniach. W krajach wysoko uprzemysłowionych zaledwie 15% dochodu gospodarstw domowych przeznaczanych jest na żywność. Osoby ubogie w krajach globalnego południa na jedzenie przeznaczają średnio aż 85% swojego budżetu. Dlatego też są tak bardzo wrażliwe na zmiany cen żywności. Cena chleba i miski ryżu nie może być ustalana w wyniku giełdowych spekulacji. Żywność nie jest zwykłym towarem. Żywność jest dobrem absolutnie koniecznym do przeżycia. Głód bierze się z prowadzonej przez człowieka polityki, a zatem może być przez człowieka pokonany i wykorzeniony. Więcej informacji na igo.org.pl. Natalia, odniosę się do Twojego pytania, bo faktycznie to mogło być niezrozumiane. 795 milionów ludzi to jest jakby 100% wszystkich ludzi, którzy cierpią głód na świecie. I 75 z nich to są rolnicy. I teraz to 20, 10 i 20 odnosi się do tych 75. Nie wiem, czy to jest zrozumiałe. Czyli kiedy mówimy sobie o tym, kim są ci drobni rolnicy, to mówimy sobie właśnie o tym, że to są osoby, które... Aha, dobra, to już rozumiem, że jest wszystko jasne, fajnie. I ważne, to 60% z nich to kobiety. Tak jak widziałam wcześniej z Waszych odpowiedzi, to właściwie w tym filmie pojawiła się większość informacji, o których Wy też pisałyście. Ale podsumowując, to przede wszystkim taką pierwszą, najważniejszą przyczyną jakby głodu to jest ubóstwo. Jeżeli będziecie mieli gdzieś możliwość obejrzenia takiemu pełny talerz dla 10 miliardów, my go dystrybuujemy jako IGO, ale tylko wyłącznie dla szkół, to tam właśnie taki reżyser niemiecki podróżuje po całym świecie i próbuje odpowiedzieć na pytanie właśnie jak sprawić, żeby 10 miliardów ludzi miało wystarczającą ilość żywności. I on doskonale pokazuje, że mimo, że są różnego rodzaju ułatwienia w uprawie żywności, czyli na przykład odwiedza Japonię, gdzie w fabrykach produkuje się żywność bez użycia w ogóle gleby, w takich jakby skrzyniach ułożonych jedna na drugiej, albo odwiedza holenderskiego naukowca, który z próbki w jakiejś komórki macierzystej krowy tworzy mięso, które właśnie nie pochodzi od zwierzęcia, czyli powiedzmy byłoby to jakieś rozwiązanie, jeżeli chodzi o tą dostępność żywności, bo z kilku komórek jest w stanie wyprodukować dużą ilość mięsa, to jednak głównym problemem jest to, że ludzie, ci, którzy, te 795 milionów ludzi, przede wszystkim mają problem z dostępnością, czyli nawet takie mięso wyprodukowane z probówki, ono nie dotrze szybko do osób, które w tym momencie się zmagają z tą kwestią.
I teraz, tak jak Malthus mówił, że to ubóstwo to jest faktycznie coś, co tutaj mamy zgodę, to jest przyczyną głodu, tak to ubóstwo ma swoich wielkich, dużo przyczyn. Na filmie zostały wspomniane spekulacje na rynkach żywności. To oczywiście jest prawda. To był moment, kiedy, zwłaszcza pod koniec lat 90., na początku lat 2000. Kiedy powstały pewne takie, to się nazywa, powiem profesjonalnie, to się nazywa instrumenty finansowe, czyli banki wprowadziły inwestycje, instrumenty finansowe, które bazowały na zakupie żywności, więc doszło do sytuacji, to jest najważniejsze w tym wszystkim, że firmy były zainteresowane i kupowały żywność nie po to, żeby z niej skorzystać, tylko po to, żeby nią sobie na tej giełdzie grać. I to była w miarę taka bezpieczna inwestycja, no ponieważ jakby żywność jest czymś, czego wszyscy potrzebujemy. I to granie na giełdzie, właśnie pomiędzy wielkimi spółkami, koncernami, korporacjami, bankami, było tak naprawdę jakimiś operacjami finansowymi na poziomie przepływów, przelewów bankowych. Natomiast, tak jak było pokazane u nas na filmie, dla społeczności, których budżety na przykład w 80% są właśnie zależne od cen żywności, w sensie 80% swoich budżetów te społeczności wydają na jedzenie, jakiekolwiek wahania w cenie powodują już totalne rozłożenie budżetu. My, kiedy wydajemy 10-15%, no to zwyżki cen nie są aż tak dla nas dotkliwe, natomiast przy 80% one są bardzo dotkliwe. Tam oczywiście też było wspomniane subsydiowanie. Tutaj głównie mówimy o tym subsydiowanym rolnictwie w Unii Europejskiej, ale też rolnictwo jest subsydiowane w Stanach Zjednoczonych i to powoduje faktycznie to, o czym też mówiłam wcześniej, czyli Unia Europejska z tą swoją wspólną polityką rolną spełnia swój cel, czyli zapewnia nam tutaj w Europie bezpieczeństwo żywnościowe. Dzięki właśnie takiej ochronie rynku mamy to bezpieczeństwo zapewnione, natomiast odbywa się to czyimś kosztem, to znaczy nasz protekcjonizm powoduje właśnie skutki dla krajów globalnego południa. Kolejnym tematem jest zawłaszczanie ziemi. Bodajże webinarium 6 albo 5 jest całe temu zagadnieniu poświęcone, więc jak ktoś nie uczestniczył, to może sobie zajrzeć do właśnie godzinnego webinarium na temat land grabbingu. Natomiast co tutaj jest jeszcze właśnie warte podkreślenia, to że to zawłaszczanie ziemi jest szczególnie są nim zagrożone małe społeczności i ludność rdzenna. Małe społeczności, też mówię o tych społecznościach właśnie drobnych rolników. Natomiast przyczyny tego zawłaszczania to są głównie zysk i ziemia, która powinna być przeznaczona na żywność dla danej ilości, dla danej społeczności, staje się atrakcyjna dla właśnie firm, korporacji prowadzących monokultury, czyli bardzo często są tam wycinane pola albo wycinane lasy i zasadzane na przykład plantacje soi albo oleju palmowego. Też zalesianie, które ma być rekompensować na przykład spalanie dwutlenku węgla przez duże firmy przewozowe, powoduje właśnie też zajmowanie prawnych i przeznaczenie tych pól na zalesianie, ale też te takie prozaiczne rzeczy, jak na przykład hotele, czy budowa innych nieruchomości, na przykład w atrakcyjnych turystycznie miejscach, które są na przykład, nie wiem, blisko jakiejś plaży nad ciepłym oceanem, a także rezerwaty przyrody, które też są po części taką polityką państw, właśnie skierowaną przeciwko tutaj ludności rdzennej, która w tych rezerwatach mieszka. Tutaj głównie mam na myśli społeczność masajską w Kenii i w Tanzanii, która po prostu jest rządowi nie na rękę, ponieważ Masajowie, będąc częścią właśnie parków, rezerwatów przyrody, które to generują bardzo dobre przychody dla państwa właśnie z turystyki, są jakimś takim elementem, którego fajnie by było po prostu zrezygnować. Kolejnymi przyczynami to jest polityka państwowa. I tak jak powiedziałam, bezpieczeństwo żywnościowe w ogóle jest w gestii państwa. To znaczy państwo tutaj ma myśleć, w jaki sposób zapewnić swoim obywatelom i obywatelkom żywność. I oczywiście państwo może wspierać rolnictwo, może tego rolnictwa nie wspierać. I tutaj mam dla Was takie zalecenia, które
Dla naszego państwa, dla Polski, przygotowała w 2016 roku w kwietniu Hilal Elber, to jest specjalna sprawozdawczyni do spraw wyżywienia w ONZ, która była tutaj w Polsce, badała nasz system też prawny, jeżeli chodzi o żywność, patrzyła na sytuację właśnie rolników i jej wnioski były takie, czyli że państwo powinno tutaj zapewnić silniejsze ramy dla drobnych rolników, czyli też tutaj podkreślona ta rola drobnych rolników i gospodarstw rodzinnych, wyeliminować przepisy uniemożliwiające drobnym rolnikom i producentom wejście na rynki lokalne. To też jest, jakby nie patrzeć, pewnym paradoksem, że rynki lokalne, drobni producenci, jakby oni pierwsi powinni mieć tutaj tak naprawdę wejście, ale często z tych rynków swoich własnych są wypychani. Też właśnie za pomocą różnego rodzaju przepisów, które ułatwiają większym firmom, większym korporacjom łatwiejsze wejście na te rynki. Też wspieranie spółdzielni rolniczych, ale też tutaj kolejna ważna rzecz, też jest tutaj wspieranie właśnie kobiet. Czyli widzicie z tego, że nie tylko kobiety w krajach globalnego południa, ale również kobiety rolniczki tutaj pracujące w Polsce, również dostrzeżona jest taka potrzeba, aby je wspierać, właśnie w postaci dodatkowych zachęt. W postaci właśnie zapewnienia dostępu do kredytów czy innych środków produkcji rolnej. I jeszcze z takich ciekawszych rzeczy, tutaj, że rozszerzenie zakazu sprzedaży nasion modyfikowanych genetycznie, czyli to jest to słynne GMO, również na wykorzystywanie takich nasion. Czyli tutaj też widać, oczywiście to są tylko i wyłącznie zalecenia, jakby rząd polski musi sobie z tego tak naprawdę nic zrobić, ale widać pewną taką spójność w tym, co mówią organy, instytucje zajmujące się bezpieczeństwem żywnościowym na świecie, z tymi właśnie statystykami i problemami, które zostały wcześniej zidentyfikowane. Więc mamy tak politykę państwa i kolejna jeszcze rzecz, o której film nie wspominał, to jest marnowanie żywności i tutaj do marnowania żywności odnosi się ten fragment prezentacji. I bardzo często, kiedy mówimy o marnowaniu żywności, mówimy, że ta żywność jest marnowana tylko i wyłącznie właśnie w krajach bogatych, co jest oczywiście prawdą. Polska w ogóle jest tutaj niestety w czołówce krajów, które tej żywności marnują bardzo, bardzo dużo. I mówi się w ogóle globalnie, że 1/3 żywności w krajach właśnie wysoko rozwiniętych jest wyrzucana. I tutaj nie tylko chodzi o tą ilość takiej żywności wyrzucanej przez nas, konsumentów, konsumentki, ale również przez sklepy, na przykład wielkopowierzchniowe i tak dalej. Ale też problem marnowania żywności występuje w krajach południa, który to dotyczy głównie przechowywania żywności, albo wręcz też często są niszczone różnego rodzaju np. spichlerze, które jakby gromadziły żywność, albo właśnie ta żywność była przechowywana i zmarniała. I jeszcze kolejną ważną rzeczą, o której teraz jest bardzo głośno, nawet niedawno w październiku przy okazji obchodzenia Światowego Dnia Żywności zostało wydanych kilka raportów od kilku różnych agencji zajmujących się kwestiami bezpieczeństwa żywnościowego, które to wszystko czyły właśnie kwestii nasion. Ponieważ nie wiem, czy wiecie, ale w tym momencie na świecie jest tak naprawdę 6 firm, potężnych koncernów, które kontrolują razem 60% światowego rynku nasion i ponad 70% rynku agrochemicznego, czyli pestycydy i herbicydy. Co to oznacza? To oznacza, że właściwie nasiona, które są podstawą do wysiewu roślin, do właściwie naszego wyżywienia, jest w rękach bardzo nielicznej ilości osób, które to mają głównie na uwadze zysk, a nie wyżywienie świata. Tych 6 potężnych koncernów to jest Monsanto, Bayer, DuPont, Dow, Syngenta i Sam China. I teraz też nie wiem, czy część z Was śledziła ten temat, ale w październiku zrobiło się właśnie głośno na temat fuzji, która miała dojść między
Bayerem, a Monsanto miały się te dwie spółki połączyć. To cały czas jest po prostu badane przez kontrolerów na rynku monopoli, czy to właśnie nie spowoduje zbytniej monopolizacji świata. Czekamy na wynik. W każdym razie, jeżeli dojdzie do tego, do tej fuzji, to dwie, przepraszam, cztery pozostałe firmy również między sobą planują fuzję. Może tak się stać, że trzy potężne koncerny, te gigakoncerny będą kontrolowały większość naszego rynku nasion. Polecam obserwować ten temat. Problem w tym jest też taki, że te nasiona są patentowane, co powoduje, że tacy rolnicy, którzy z nich korzystają, co roku muszą kupować nowe nasiona. Nie mogą ich przechować następny rok, tylko muszą za każdym razem jakby od nowego roku je wykupować. Te firmy się tłumaczą w ten sposób, że ich nasiona są po prostu lepsze, czyli są bardziej odporne na suszę, bardziej odporne na powodzie, że inwestują w rozwój tych bardziej odpornych na wszystko nasion ogromne pieniądze, więc te pieniądze jakś muszą się im zwracać. Pytanie właśnie cały czas, czy kwestia żywności, czegoś, co jest nam niezbędne do życia, powinna w ogóle być w ten sposób dyskutowana. I teraz tak, a już to chyba na film nie będzie i tak czasu, to wam... To co, masz link? Tak, podeślemy wam do tego filmu, to jest film na temat zmian klimatu, jakoś gdzieś mi się... Czyli patrzę na czas i widzę, że nie mamy na niego za teraz czasu, ale to jest film, który Wam bardzo polecam, który mówi o zmianach klimatu jako dodatkowym czynniku, który jest ogromnym, jedną z głównych przyczyn, dlaczego dni rolnicy właśnie zmagają się z problemem głodu. I też ponieważ ciężko nam na takim webinarium mieć ze sobą osoby, które mogłyby bezpośrednio z pierwszej ręki opowiedzieć nam o tej kwestii, to w tym filmie faktycznie macie wypowiedzi prawdziwych tych drobnych rolników, drobnych rolniczek, którzy mówią sami od siebie, jak wygląda kwestia właśnie zmian klimatu, a problemu głodu w ich społecznościach. I teraz dochodzimy do tego kolejnego dużego tematu. Czyli czym jest suwerenność żywnościowa? I tak definicyjnie, suwerenność żywnościowa jest prawem, to jest ważne, narodów, ludów, społeczności do zdrowej i kulturowo odpowiedniej żywności, produkowanej w sposób ekologiczny i zrównoważony, a także ta suwerenność jest prawem do określenia własnych systemów wyżywienia i rolnictwa. Brzmi być może skomplikowane. Kilka kwestii, na które warto tutaj zwrócić uwagę. Tak jak wcześniej mówiliśmy o tym, że bezpieczeństwo żywnościowe jest w gestii państwa, że jakby państwo reguluje bezpieczeństwo, tak tutaj suwerenność żywnościowa mówi też o tym, że też narody, ludy, społeczności, czyli też na przykład regiony, powinny mieć do tego, żeby mieć właśnie odpowiedniej jakości żywność. Ale także, żeby miały prawo do określania, w jaki sposób chcą tę żywność uprawiać i sobie dostarczać. I ta deklaracja, przepraszam, definicja żywnościowa, ona powstała tutaj, albo może nie, ta definicja powstała dzięki właściwie takiej organizacji chłopskiej Via Campesina, o niej za chwileczkę sobie powiemy, ale to, co jest ważne, ona powstała właśnie jakby odpowiedź na to, skąd się bierze ten głód, jest jakby na przyczyny głodu na świecie. I mówiąc o Via Campesina, bo to jest, kiedy mówimy właśnie o aktorach odpowiedzialnych za, powiedzmy, zapewnienie nam wszystkim żywności na świecie, to jest bardzo ważna organizacja, o której mało można w Polsce usłyszeć. To jest tak naprawdę ruch społeczny, który powstał w 1993 roku. W tym momencie skupia kilka milionów, może kilkaset milionów chłopów, drobnych rolników, rolniczek, zwłaszcza właśnie te grupy wykluczone, zmarginalizowane, czyli ludność rdzenną, migrantów, migrantki z całego świata. I to jest, tak jak powiedziałam, organizacja chłopska. Bo to też jest ważne w bezpieczeństwie żywnościowym i w suwerenności żywnościowej, kiedy mówimy o rolnikach i chłopach. Bo chłopi to
Tutaj by oczywiście było też ciekawe otworzyć dyskusję, z czym mam się kojarzą chłopi, ale chłopi to coś więcej niż rolnicy, bo to też chodzi o całą kulturę chłopską. Natomiast rolnik to może być też osoba, która na przykład ma wielkohektarowe pole i może jakby nie uczestniczyć w tej całej narracji chłopskiej. Iwia Campesina właśnie mówi o tym ruchu chłopskim, staje w obronie tego drobnego chłopa i sprzeciwia się rolnictwu przemysłowemu, które oskarża między innymi właśnie no, o wiele zbytnie, ale przyczynienie się do zmian klimatu, również do tych właśnie zachwianych rynków żywnościowych. I takie właśnie tematy, które bierze, że tak powiem, na tapetę, to jest reforma rolna, ochrona bioróżnorodności. Tutaj mocno się sprzeciwia polityce Światowej Organizacji Handlu oraz takim właśnie zjawiskom jak zawłaszczanie ziemi, czy też wprowadzanie właśnie tych płatnych nasion i promocja GMO. I na poprzednim seminarium ktoś powiedział, a fajnie by było usłyszeć, jak na tę kwestię patrzy ktoś z drugiej strony mocy albo ktoś ze zgiechu. Otóż właśnie wyszła, nie wiem, kilka miesięcy temu, kilka tygodni temu taka książka zaraz, Bezpieczeństwo i jakość żywności polskiego akademika Stanisława Kowalczyka, która głównie mówi o bezpieczeństwie żywności, czyli o tym, gdzie nas teraz obecnie oszukują różnego rodzaju producenci żywności, ale ten pierwszy rozdział jest właśnie poświęcony kwestiom bezpieczeństwa żywnościowego i suwerenności żywnościowej. I on tutaj stworzył taką tabelkę, która miałaby nam pomóc w rozróżnieniu, czym się różni bezpieczeństwo od suwerenności. I my będziemy jeszcze z tą książką polemizować, ponieważ tak jak zgadzam się z wieloma rzeczami, które ten autor napisał na temat bezpieczeństwa, tak z jego tabelki widać, że na to suwerenność żywnościowa nie jest do końca przez niego zrozumiana. A dlatego wam pokazuję tą tabelkę, ponieważ bardzo często ta suwerenność jest rozumiana tak właśnie, jak rozumiał Stanisław Kowalczyk. Jest też druga książka, Głód Martina Kaparosa, która pod wieloma względami jest świetna i bardzo ją polecam, ale jeżeli chodzi o właśnie o suwerenność żywnościową, to mam poczucie, że tam Kaparos też nie do końca ją rozumie i że jest właśnie bliżej do tego rozumienia naszego polskiego akademika niż do tego na przykład, o czym mówiłam, właśnie te ruchy chłopskie. Bo kiedy sobie popatrzycie na, czy po pierwsze tutaj ten Kowalczyk rozróżnia, że albo bezpieczeństwo żywnościowe, albo suwerenność żywnościowa. I to się w ogóle zarzuca suwerenności żywnościowej, że przecież produkując właśnie żywność tak oddolnie, no nie będziemy w stanie wyżywić świata. I że właśnie albo to, albo to. Natomiast my mówimy o tym, że jedno jest, że jakby suwerenność jakby może zapewnić bezpieczeństwo. To jest ważna rzecz. I teraz jeżeli chodzi o eliminację głodu, to tutaj popatrzycie sobie właśnie, że Kowalczyk mówi, odnosi się głównie do produkcji, czyli że trzeba ją zintensyfikować, a jeżeli chodzi o suwerenność, o to co postuluje suwerenność, że ta produkcja powinna być lokalna. Otóż on przede wszystkim mówi o głównej przyczynie głodu, jaką jest dystrybucja żywności, bo już w tym momencie, na ten moment produkujemy żywność dla około 12 miliardów ludzi, czyli jakby z jednej strony, z drugiej strony 1/3 żywności światowej marnujemy, więc tutaj kwestia produkcji żywności to nie jest kwestia, dlaczego mamy głód na świecie. Więc to jest w ogóle źle postawiona teza. Teraz rola rolnictwa. Faktycznie suwerenność żywnościowa, ona postuluje zrównoważony rozwój. I mówi tutaj właśnie, dużo poświęca ochronie środowiska i wybraniu takich metod produkcji, które są do tego środowiska dobre. Tutaj też są wpisane fair trade, ale to znowu tutaj ten profesor nie mówi, to suwerenność postuluje skracanie łańcuchów. To też ktoś z was wcześniej powiedział, że jednym przyczyn głodu na świecie są bardzo rozbudowane łańcuchy dostaw. Suwerenność chce, żeby jak najbliżej była żywność konsumenta od producenta żywności. I to może być właśnie przede wszystkim świetne rozwiązanie dla osób w krajach globalnego południa, którym najłatwiej byłoby w ten sposób tę żywność pozyskać i nie byłyby aż tak zależne od tych spekulacji
rynkach żywnościowych, które tak mocno są w stanie zachwiać ceną żywności. Jeżeli chodzi o postęp w rolnictwie, to jest w ogóle największy stereotyp na temat suwerenności żywnościowej, jaki można usłyszeć gdziekolwiek, ponieważ i Kaparos, i właśnie Kowalczyk twierdzi, że jakby osoby, które są zwolennikami, zwolenniczkami suwerenności żywnościowej, są w ogóle przeciwne nowoczesnym technologiom. I kiedy sobie zadać pytanie, dlaczego tak jest i czy tak faktycznie jest, to trzeba wziąć pod uwagę to, że nowe technologie to są między innymi właśnie organizmy genetycznie modyfikowane, czyli to GMO, te pestycydy, herbicydy i cała chemia, która właśnie wpada pod tą kategorię nowe technologie, i to niekoniecznie oznacza nowy kombajn, nowy traktor. Jeżeli chodzi faktycznie o żywność ekologiczną, to tam jest faktycznie określone, że do jakiego stopnia może być doprowadzona mechanizacja w produkcji żywności, ale w suwerenności żywnościowej nie mamy do czynienia tylko i wyłącznie z żywnością ekologiczną, ale również po prostu żywnością produkowaną lokalnie. I to też nie jest wykluczone, że osoby, które w taki sposób produkują żywność, jakby z samego nowych technologii są do nich uprzedzone. I taki argument, który się czasem pojawia, że to jest taki powrót do średniowiecza, to jest w ogóle, to jest mit. No i tutaj zarządzanie środowiskiem. W bezpieczeństwie żywnościowym Kowalczyk twierdzi, że ochrona środowiska nie może ograniczać ekspansji rolnictwa, bo on tutaj też twierdzi, że bezpieczeństwo żywnościowe jest jakimś elementem polityki neoliberalnej, a suwerenność znowu żywnościowa właśnie przez te swoje średniowieczne sposoby uprawy zapewnia harmonię i zrównoważone rolnictwo. To też nie jest tak. W sensie faktycznie suwerenność zwraca ogromną uwagę na środowisko, ale to właśnie wynika głównie z faktu, że zmiany klimatu są jedną z głównych przyczyn głodu na świecie, a rolnictwo w dużym stopniu produkuje różnego rodzaju gazy, które przyczyniają się do zmian klimatu. Też ważnym ruchem, o którym warto by było wspomnieć, to jest ruch Mieleni. To jest taka inicjatywa, która powstała w 2007 roku w Mali. Potem w 2010 roku też powstała jakby odnoga Mieleni Europe. I Mieleni, kiedy usłyszycie Mieleni, właśnie teraz się skończył szczyt w Rumunii bodajże tydzień temu albo dwa tygodnie temu właśnie tego Mieleni Europe. To jest to ruch właśnie też, tak podobnie jak Via Campina, zrzeszający drobnych rolników. Właściwie to one ze sobą współgrają. I na tym szczycie w 2007 roku powstały jeszcze takie jakby zasady suwerenności żywnościowej, które są super ważne, żeby wiedzieć właśnie, czym ta suwerenność żywnościowa jest. Czyli, że suwerenność żywnościowa stawia przede wszystkim na pierwszym miejscu ludzi, którzy produkują, dystrybuują, konsumują żywność, a nie tak jak na przykład to rolnictwo wielkoobszarowe, jakiś zysk korporacji. Broni interesów kolejnych generacji, czyli jest to nastawiona inicjatywa na kolejne pokolenia, czyli co zrobić właśnie, żeby na przykład w 2050 roku było wystarczająca ilość żywności dla wszystkich. No tutaj faktycznie oferuje strategię oporu i demontażu handlu korporacyjnego współczesnego reżimu żywnościowego. To jest właśnie wzięte z tej książki Kowalczyka, ale faktycznie jakby mówi o tym, że obecny system żywnościowy, jaki mamy, oparty na wielkich korporacjach, na zysku, po prostu nie działa i on wyklucza ludzi i powoduje głód. Priorytetyzuje lokalną i krajową gospodarkę i rynki. Faktycznie priorytetyzuje, ale to też nie znaczy, że wyklucza. To znaczy, to też nie jest tak, bo to też są często argumenty przeciwko właśnie suwerenności żywnościowej, że teraz się wszyscy rolnicy drobni pozamykają w swoich poletkach i będą produkować na swoje potrzeby żywność. To nie jest tak. Natomiast dużą wagę się zwraca do tego, na to właśnie, żeby w miarę możliwości ta żywność była produkowana lokalnie. No i właśnie uprawa mocnia chłopa, rolnika do prowadzenia gospodarstwa, czyli tutaj też jest podkreślona ta rola tego chłopa, żeby to właśnie on mógł decydować, ona mogła decydować chłopka o tym, w jaki sposób uprawia żywność, a nie była gdzieś
zostawiono na pastwę decyzji wielkich korporacji, wielkiego biznesu, no i właśnie ta ekologiczność i społeczność. Patrzę, czy są jeszcze jakieś pytania? Nie ma pytań. Dobrze. I teraz tak, jeżeli chodzi o akcje, jakie można podjąć na rzecz suwerenności żywnościowej, a nie, przepraszam, alternatywy, przepraszam, to jest jeszcze ważne. A, przeskoczyłam. No właśnie, bo to wszystko tak bardzo brzmi teoretycznie, suwerenność, bezpieczeństwo, ale tak naprawdę jak to robić na co dzień? Jest kilka takich właśnie alternatyw, można mieć kilka, dwie alternatywy. Dobra, alternatywy dla obecnego systemu żywnościowego, które właśnie się wpisują w tę suwerenność żywnościową. To są między innymi właśnie, to jest między innymi rolnictwo wspierane przez społeczność, tak zwany RWS. Za kilka dni na stronie naszego Instytutu pojawi się krótki filmik w jednym z takich RWS-ów, gdzie będziecie mieć lepiej wytłumaczone, czym ten RWS jest. Także od razu zachęcam do oglądania. Kooperatywy spożywcze, food sharing, freeganizm, to są wszystko właśnie alternatywy nastawione na to, aby żywność właśnie funkcjonowała w tym lokalnym obiegu albo właśnie była marnowana. Jeżeli chodzi o akcje, które można podjąć, to są trzy takie daty, które są ważne ze względu na bezpieczeństwo żywnościowe, suwerenność żywnościową. 17 kwietnia, Dzień Walk Chłopskich, to upamiętnia walki stoczone przez brazylijskich chłopów w 1996 roku, kiedy zostali wypędzeni ze swoich pól, nie mieli do nich dostępu, nie mogli uprawiać żywności i wyszli na ulicę i niestety kilkanaście osób w tym czasie zginęło, co pokazuje właśnie walkę, jaką każdego dnia ci chłopi też toczą. 15 października, Dzień Kobiet Wiejskich i powiązany z tym dniem Światowy Dzień Żywności 16 października. I to jest właśnie odpowiedź tych wielkich instytucji, tutaj ONZ, właśnie na ten fakt, że większość osób głodujących na świecie to jednak są te chłopskie, wiejskie kobiety. Stąd specjalnie dla nich dzień przed Światowym Dniem Żywności jest poświęcony, żeby ten problem wyszczególnić. Ja Wam na dzisiaj bardzo, bardzo dziękuję. Po tym webinarium sobie jeszcze przejrzę pytania i postaramy się zamieścić jeszcze w opisie tego webinarium jakieś ciekawe linki, ale zachęcam Was przede wszystkim do śledzenia naszej strony IGO na Facebooku. Bardzo często wrzucamy informacje właśnie dotyczące bezpieczeństwa żywnościowego, suwerenności żywnościowej i wszelkich inicjatyw, które też się można zaangażować lokalnie i globalnie. Także bardzo, bardzo Wam dziękuję. A zanim zakończymy, to prośba jest, żebyś podała przykład rolnictwa wspieranego przez społeczność. Tak? Aha, dobrze, to tak. W tym obecnie w Polsce jest 6 takich gospodarstw. I możecie sobie na przykład zobaczyć rolnictwo RWS Dobrzeń nad Wisłą, który bardzo prężnie działa i z tego co wiem właśnie są teraz wprowadzone zapisy do niego, więc kto może, niech się zapisuje. Ale też na stronie IGO jest cały nowy przewodnik po RWS-ach i tam jest szmapka, na której można sobie zobaczyć, gdzie te pozostałe RWS-y są obecne. Jeżeli ktoś z Was tutaj wie, gdzie jakie inne RWS-y, ja nie pamiętam w tym momencie nazw, to możecie też jeszcze wpisać w komentarzu, ale w tym przewodniku wszystko jest.